następnego tematu. Nowoczesne technologie. Tak. Nowoczesnych technologii jest bardzo dużo. Jeżeli Państwo poświęcicie trochę wysiłku i czasu na wklepaniu chociażby na Google'ach, okaże się, że jest mnóstwo stron internetowych, które proponują Państwu nowoczesne urządzenia, czy techniczne, czy mechaniczne, czy generatory prądu, czy urządzenia lecznicze. Ilość ich jest tak duża, że trochę trzeba zdrowego rozsądku i no chyba niestety wiedzy, żeby rozróżnić urządzenia dobre od użyteczne, od rzeczy nieużytecznych. Ja skupiłem się na eksperymentach doktora Reicha, który podobnie jak Tesla, moim zdaniem, był jednym z największych odkrywców nowożytności. O ile Tesla w zasadzie odkrył, powiedzmy, całą elektronikę, włącznie z radiem, który ukradł mu Marconi, tak. Tak, które przypisywano przez długi czas Marconiemu, aczkolwiek ostatnio oczywiście przyznano ten projekt Tesli. O tyle były to początkowe projekty Tesli, włącznie z... On niestety miał pecha, czy pecha, nie pecha, był geniuszem. Jego iloraz inteligencji daleko przerastał w zasadzie wszelkie skale. I powiem tak, ilość uruchomionego jego mózgu sięgała do 75%. Oznacza to, że w zasadzie przechodził proces wniebostąpienia. Mógł świadomie przejść między z trzeciego wymiaru do czwartego wymiaru i opisywał swoje połączenia, stan, w którym następowało odkrywanie czy planowanie przez niego różnych urządzeń właśnie do stanu zbliżonego do bardzo głębokiej medytacji, w stanie samadhi. Dla przykładu, przeciętny człowiek ma uruchomione od 2 do 3% mózgu. O Einsteinie mówi się, że miał od 5 do 7, natomiast Tesla miał 70 do 75%. W zasadzie wymyślił on większość urządzeń, większość nowoczesnej technologii, które się do tej pory kopiuje. Stworzył m.in. silniki magnetyczne, samochód napędzany energią, darmową energią. W tym czasie rozwój cywilizacji technicznej, szczególnie przemysłu samochodowego, szedł w kierunku silników elektrycznych, aż do roku bodajże 1917 fabryki produkowały jedynie silniki lub w większości silniki elektryczne i wydawałoby się, że cały rozwój cywilizacyjny pójdzie w tym kierunku, zwłaszcza w kierunku darmowej energii, której Tesla stworzył, no, ogromny wkład Tesla miał w produkcję właśnie różnego rodzaju generatorów na darmową energię, na przesyłę energii bez kabla, mógł zasilać samoloty, mógł zasilać statki kosmiczne, mógł zasilać bez kabla każdy przedmiot. Bardzo ciekawym przedmiotem było urządzenie, które zawieszone na kiju od szczotku na wysokości 1 metra rozpalało żarówkę 200-watową bez oczywiście żadnych innych źródeł energii. Także należałoby się przyjrzeć odkryciom Tesli. Niestety większość tych urządzeń została stłumiona przez lobby. Pan Edison się w to wmieszał. Tak. Pan Edison pracował też dla lobby, pewnego lobby finansowego. To nie było tylko lobby paliwowe, ale przede wszystkim lobby finansowe, ponieważ było jeszcze może ocean, że tak powiem, ropy do sprzedania, prawda? A ropa to jest kontrola, ropa to jest władza, ropa to są pieniądze, a pieniądze to jest możliwość zawiadywania lub sterowania masami ludzkimi, jak to miło się obecnie mówi. Zasobami ludzkimi. Tak, zasobami ludzkimi. Obecnie, moim zdaniem, ludzkość już dawno dorosła do tego, żeby móc korzystać z zasobów wolnej energii,
z urządzeń na wolną energię, których jest obecnie ponad 50 czy 60 różnego rodzaju. Przodujące kraje to są kraje azjatyckie. Tu należy wskazać Japonię, która wyprodukowała już ponad 40 nie tysięcy, nie dziesiątek tysięcy, nie setek tysięcy, ale 40 milionów silników na darmową energię, samorozkręcających się silników magnetycznych. Oczywiście lobby paliwowe zakazało Japonii rozpowszechniania tych silników na świecie. Pod rygorem trzęsienia ziemi przez harp. Tak, pod rygorem trzęsienia ziemi przez harp lub pod rygorem trzęsień ziemi pod Fukushimą. Natomiast myślę, że w ramach wdzięczności pewni ludzie w Japonii podziękowali, że tak powiem, Ameryce w postaci tsunami dwa lata temu. No to w Japonii, a co w Europie? Znaczy Europa jako Europa jest... Japonia ma dość ciekawą specyfikę, ponieważ od wielu stuleci przemysł japoński prowadzony jest przez małe firmy, natomiast w Europie niestety weszły korporacje i to one rządzą, więc siłą rzeczy rozwój nowoczesnych technologii w Europie jest dużo słabszy. Możemy tutaj jedynie mówić o jednostkowych eksperymentach, które niestety są na świeczniku i pod dość dużo... Na celowniku. Na świeczniku i na celowniku automatycznie. Dlatego ten rozwój technologii jest dużo, nowoczesnych technologii jest dużo, dużo słabszy. A ci, którzy zrobili działające urządzenia, jak na przykład urządzenia Szwajcarii, w Anglii szczególnie, w Niemczech, są ci, którzy tworzą te technologie, muszą się mieć na baczności. Dobrze, a jak jeszcze byś to skojarzył ze starożytnymi technologiami? Bo wiadomo, że kiedyś one istniały. Tak. W zasadzie tylko nasza cywilizacja używa benzyn do napędu. Większość lub prawie chyba wszystkie cywilizacje, a było ich co najmniej 5, mówię o erze nowożytnej. Nowożytnej w sensie mniej więcej 25 tysięcy lat. Natomiast cywilizacje ziemskie sięgają nie 5 tysięcy lat, nie 50, nie 500, nie 5 milionów, nie 50 milionów, nie 500 milionów, ale co najmniej 1,5 miliarda lat. Znajdywane są urządzenia, technologie sprzed 1,5 miliona lat, dajmy na to mikroprocesor wtopiony w skałę na głębokości osadów trzeciorzędowych. Większość technologii używanych w tamtych czasach to były urządzenia na darmową energię lub bardzo wydajne urządzenia niezanieczyszczające powietrza, dajmy na to piramidy, które spełniały różnoraką funkcję, między innymi były generatorami energii, mikrofalowej energii elektrycznej, napędzające pojazdy latające. Piramidy były też latarniami nawigacyjnymi do skoków międzywymiarowych, których wtedy używano bardzo dużo. Nasza cywilizacja z tego aspektu jest żenująco młodą cywilizacją, no bo ileż ma się 2000 lat do 1500 tysięcy, tak? Dokładnie. 1,5 miliona to jest 1500 tysięcy lat. Czyli można powiedzieć, że około 1000 naszych cywilizacji wcześniej istniały już cywilizacje, które były bardzo duchowymi cywilizacjami, bardzo rozwiniętymi świadomościowo cywilizacjami. Złota używano powszechnie, robiono garnki ze złota, podkowy ze złota. Ludzie dzielili się całym dobrem, istniały wspólnoty, niepotrzebny był nadzór państwowy, niepotrzebne było wojsko, niepotrzebne było policji,
Większość ludzi to byli ludzie o wysokiej świadomości. Bardzo często, jeszcze na naszych ziemiach, to też nie było dawno, mniej więcej 1000 lat temu, czyli w przeciągu dziejów, w zasadzie to jest o mrugnięcie okiem, na naszych ziemiach istniała bardzo wysoka duchowa cywilizacja. Wedy przecież pisane były pod Krakowem przez Wiedunów słowiańskich. W tym czasie istniała cywilizacja lechicka, czyli potomkowie, czyli cywilizacja, można powiedzieć w pewnym sensie słowiańska, która była potomkami cywilizacji atlantyckiej. W tym czasie na Ziemi mieszały się różne rasy, między innymi rasa sterowana przez cywilizację reptilian, wywodzących się z Chin. Nie wiem, czy Państwo wiecie, obecnie jest coraz więcej informacji, że mur chiński budowany był przez białą rasę, której sarkofagi, pochówki właśnie znaleziono przy murze chińskim za pomocą bardzo zaawansowanej technologii, której do tej pory nawet nie możemy sobie marzyć, bo jak możemy podnieść kamień wielkości dużego wieżowca, lity kamień wielkości dużego wieżowca, skoro trudno jest podnieść i przemieścić po piasku kamień wielkości na przykład, nie wiem, tony, 2-8 ton. Tamten głaz miał wagę kilkuset tysięcy ton, a mimo wszystko można go było budować, można go było odlać. Była technologia umożliwiająca roztopienie, upłynnienie skały, przewiezienie tej płynnej skały na odległość za pomocą urządzeń lewitacyjnych, antygrawitacyjnych. Odkryto tego typu technologię między innymi poprzez znalezienie włosa ludzkiego wtopionego w jeden z ogromnych bloków w piramidzie Cheopsa. No, sugerowano, prostym rozwiązaniem jest to, że te bloki były po prostu odlewane na miejscu, a nie były transportowane. Tego typu technologie, jak na przykład roztapianie do płynnego, roztapianie kwarcu do poziomu szkła oraz budowanie całych murów obronnych właśnie z płynnego szkła. Próbowano robić doświadczenia rozgrzewania właśnie skał za pomocą drewna i obliczono, że potrzeba by wyciąć w zasadzie całe lasy z Norwegii, żeby uzyskać mniej więcej kilometr ściany, tego typu ściany. W związku z tym odpowiedź jest prosta, że potrzebowano ogromnych ilości energii, które czerpano z innych źródeł. Prawdopodobnie była to energia poniżej poziomu próżni. Tu proszę sobie przestudiować odkrycia z lat 50. urządzeń rosyjskich naukowców Shipov, Akimov, którzy odkryli nowy rodzaj pola, tak zwane pole ruchu wirowego. Każdy przedmiot obracający się wytwarza nowy rodzaj pola, który jest łącznikiem, który łączy pole elektromagnetyczne z polem grawitacyjnym. Te technologie, pewien rozwój technologii nastąpił w Niemczech za czasów w zasadzie Hitlera do władzy. Wtedy Hitler komunikował się, wtedy w zasadzie od tego czasu większość państw komunikuje się właśnie z obcymi cywilizacjami, wymieniając się technologią. Niemcy akurat, z tego co wiem, komunikowali się z Orionitami, dostawali od nich technologię rakietową, technologię zbrojeniową, noktowizory, technologię nawigacyjną. Tutaj niedaleko w Zabrzu na Hagera produkowano silniki antygrawitacyjne do niemieckich spotków latających, które potem Niemcy przewozili pod koniec wojny do Nowych Szwabiów. Było 5 takich fabryk. Masowo produkowano właśnie niemieckie UFO, które już w tym czasie zasiedlano
zasiedlano Księżyc, zasiedlano Marsa, zasiedlono wszystkie planety Układu Słonecznego. Ale to później, inne planety później. Natomiast do lat 50. Marsa i Księżyc w pierwszej kolejności. Tak, tak, ale to Niemcy to zrobili w latach do 41. Tak. Zasiedlili wszystkie planety Układu Słonecznego, przede wszystkim Księżyc, dlatego Apollo 11, który został ostrzelany przez niemieckie UFO, Amerykanie przestali, że tak powiem, eksplorować kosmos, ponieważ Niemcy wyznaczyli im ultimatum, że to jest ich strefa wpływów i nie mają tam prawa wstępu. Lata 50. to jest nawiązanie kontaktu Niemców, którzy dostali azyl w Stanach Zjednoczonych. Paperclip. Tak, to są umowy właśnie o transfer technologii, transfer naukowców, transfer technologii. Tu trzeba przypomnieć, że ci wszyscy zbrodniarze niemieccy, ci inżynierowie, dostawali paszporty watykańskie po to, żeby tak. mogli pod innymi nazwiskami sobie wyjechać. Tak, tak. To jest ponad 300 tysięcy ludzi, także to jest rzesza ludzi. W tym czasie Niemcy tworzą bazę na Antarktydzie, którą Amerykanie w 1946 roku próbowali zniszczyć, ale odnieśli większą porażkę niż pod Midway. Tam zatopiono bodajże 5 lotniskowców, wiele tysięcy Amerykanów zginęło. To była największa w ogóle w historii porażka Amerykanów, bo ta tak. flota zorganizowana była największa wtedy. Tak, tak, tak. Większa niż pod Midway oczywiście. Znany jest admirał Byrd, że tam tak. popłynął, natomiast tam jeszcze był admirał Nimitz. Głównodowodzący był admirał tak. Nimitz, ale o nim się nie mówi, że tam był, no bo jego imię jest jakby takie... Tak, no musieli go ochronić jako bohatera, że tak powiem, z czasów II wojny światowej. Natomiast no fakt jest taki, że Niemcy wygrali ten spór, rozpoczęła się wyścig, że tak powiem, wyścig zbrojeń w kosmosie. Tutaj są w ostatnich latach, sugeruje się również o odkryciu przez Niemcy, szczególnie przez admirała Byrda, który był w środku Ziemi, ponieważ no, ponoć Ziemia jest pusta w środku, podobnie jak Księżyc, sztuczny satelita Ziemi. Pytanie, ile Ziemia ma księżycy? No, wystarczy wygooglować na Google'ach. Okazuje się, że oryginalnie Ziemia ma pyłowe księżyce, czyli jest dość młoda, natomiast ten satelita, księżyc jest sztucznym satelitą, podobnie jak księżyc bodajże... Phobos. Tak, jak Phobos jest sztucznym satelitą, mówi się, że jest to tak zwana ciemna gwiazda, ściągnięta tutaj przez obcą cywilizację po to, żeby bezpośrednio oddziaływać na nasz Układ Słoneczny i kontrolować wpływy tej biblioteki wolnej woli, jaką jest Ziemia. W tej części galaktyki, bo tak jak William Tompkins, nie wiem czy znasz gościa, 96-letni no, dziadek już, który brał bezpośrednio udział w projektowaniu potężnych statków kosmicznych w tajnym projekcie NASA. Tak. I on tłumaczy, że właśnie nasz Księżyc ma, no, w Księżycu jest centrum dowodzenia no, setek różnych ufolutków, którzy żyją tak galaktyka Drogi Mlecznej, ma takie kilka ramion, tak jak swastyka, mhm. kilka ramion. I Układ Słoneczny jest na samym koniuszku... Tak, na krańcu Drogi Mlecznej. Na krańcu Drogi Mlecznej, mhm. więc jak ta galaktyka się obróci, to nasz Układ Słoneczny sobie tak oderwie się i za ileś tam milionów lat się przyczepi do jakiejś innej galaktyki. Tak. Będziemy sobie tak lecieć. Ale na właśnie naszym Księżycu jest centrum dowodzenia całego ramienia tej galaktyki. Tych wszystkich mhm. ufolutków, które tam mieszkają w tych milionach różnych gwiazdozbiorów. Nie? Tak, tak, tak. No kiedyś przeczytałem książkę, w której wyjaśniło się, dlaczego tak jest. No, kiedyś na skraju właśnie w ciemnych obszarach galaktyki Federacja Galaktyczna, czyli tak zwani dobrzy, postanowili rozświetlić, dać trochę życia, światła i wolności, że tak powiem, i stworzyli przyczółek właśnie Ziemia. Podpisano pakty, w których Ziemia ma być otoczona wspólnie przez wszystkie strony, czyli 12 różnych
nie tyle cywilizacji, co ras kosmicznych. Rasa różni się tym od cywilizacji, że mamy na przykład rasę gadów, rasę ssaków, rasę ptaków, rasę owadów, rasę delfinów i tak dalej, i tak dalej, którzy sami oczywiście dzielą się na wiele, wiele, wiele różnych cywilizacji. I mówi się, że obecnie na Ziemi jest ponad 32 cywilizacje, które mają różnego rodzaju pojazdy latające od wielkości, począwszy od wielkości małych owadów, nanotechnologii, po ogromne statki kosmiczne większe od Ziemi. I wraz z przelotem Ziemi wokół, ponieważ cały nasz Układ Słoneczny, jak wiecie Państwo, wokół Słońca krążą planety, a one z kolei przelatują w kosmosie po spirali. Tak, po spirali sobie przelatują i obecnie przelatujemy wokół bardzo dużej masy, tak zwanego, zbliżamy się do bardzo dużej, ciemnej gwiazdy, prawdopodobnie jest to zapadnięta czarna dziura, w związku z tym wzrasta oddziaływanie grawitacyjne, jak gdyby przyciąganie mas, że tak powiem, tego ogromnego Słońca i naszej galaktyki. W związku z tym nasze Słońce zaczyna się, no, prosto mówić, rozciągać. W momencie, kiedy nasze Słońce się rozciąga, pokłady energii zgromadzonej w Słońcu zaczynają się pobudzać i całe Słońce zaczyna emitować ogromne ilości energii. Gdybyście Państwo sprawdzili globalne zlodowacenie na Marsie, gdzie nie ma przecież oficjalnie ludzi, lub globalnie zlodowacenie na pozostałych planetach Układu Słonecznego, okaże się, że wszystkie, proszę Państwa, planety Układu Słonecznego przechodzą proces globalnego ocieplenia. Znaczy to, że globalne ocieplenie na Ziemi nie jest związane w dużym stopniu lub prawie w ogóle nie jest związane z działalnością człowieka. Jedynie z ruchem Słońca, z przemieszczaniem się naszego Układu Słonecznego względem innych obiektów naszej galaktyki. No oczywiście jest to w różny sposób wykorzystywane przez rządzących i cała ta nagonka chociażby właśnie o handlu deputatami właśnie węglowymi. Są to ogromne, gigantyczne sumy mające za zadanie jednych ściągać po prostu haracz, że tak powiem, z poszczególnych państw. Pod pretekstem jakichś tam po prostu zanieczyszczeń. Te triliony dolarów idą na ten tajny projekt kosmiczny, czyli zasiedlanie Marsa i inne sprawy. Układ Słoneczny ma mnóstwo zasobów metali, minerałów do eksploracji. Tak. Jeżeli byście Państwo byli uprzejmi przeczytać sobie epos Gilgamesza Enuma Elish, czyli epos sumeryjsko-babiloński o tym, jak nasi twórcy w poszukiwaniu zasobów i minerałów przelecieli w końcu przez pas rozbitej planety Tiamat i dotarli do Ziemi, opisywali jasno, że wszystkie planety Układu Słonecznego są zasiedlone i zdolne do podtrzymywania życia. I na każdej z tych planet stworzyli swoje bazy, które utrzymywali przez setki tysiące lat, które obecnie również przez Ziemię zostały ponownie uruchomione. To są lata 40., 50. Odkryto mnóstwo technologii zarówno na Ziemi, starożytnych technologii, jak i na innych planetach, na przykład na Marsie obecnie eksploruje się złomowiska robotów, na Księżycu odkryto ogromny pojazd latający, który jest wyższy niż wieża Eiffla, a dłuższy niż Manhattan. I leży tam od 1,5 miliarda lat. Tak, i leży tam od 1,5 miliarda. Wystarczy sobie wygooglać na YouTube, znaczy nie wygooglać, tylko wyjutubować hasło Apollo 20, tak. Mona Lisa. Tak, lub starożytne miasta na Marsie, wtedy pokazane są zdjęcia, filmy, zarówno z daleka, o wielkości tych miast, dajmy na to Nowy Jork ma
150 km długości, a tamte miasta mają 1500 km długości, a ich budowa przypomina budowę układów scalonych, czyli przez bardzo, bardzo, bardzo zaawansowaną cywilizację. Chciałbym jeszcze wspomnieć, jeśli można oczywiście, no, o dwóch bardzo ważnych ludziach, odkrywcach technologii. Jednym był właśnie Tesla, a drugim równie ważnym jest Reich. O nim się dużo mniej mówi, natomiast należy zwrócić uwagę, ponieważ on dla naszej cywilizacji odkrył zasoby energii orgonalnej, energii pranicznej, czyli tak zwanego eteru. Gdybyśmy wypompowali próżnię, to w tej próżni powstawałyby i znikały cząstki elementarne. Rosyjscy naukowcy obliczyli ilość energii potrzebnej do wytworzenia takiego zjawiska. Okazałoby się, że w jednym centymetrze, że gdyby w ten centymetr wbić rurkę i wypompowywać z niego energię, to ilość energii zgromadzonej w jednym centymetrze sześciennym zaspokoiłaby potrzeby ludzkie przez 10 lat. To jest energia poziomu eteru. W jednym centymetrze sześciennym próżni. W jednym centymetrze sześciennym próżni jest ilość energii zdolnej zaspokoić potrzeby ludzkie przez 10 lat. Natomiast próżnia jest wszędzie, również w kosmosie, więc pojazdy kosmiczne napędzane tą właśnie energią w zasadzie mogłyby ją czerpać z każdego miejsca we wszechświecie. Reich odkrył tą energię i opisał ją jako energię, która podróżuje sobie w czwartym wymiarze, czyli w wymiarze, w którym nie reaguje z materią, dlatego nie jest zatrzymywana przez materię i pędzi tak szybko przez kosmos, przelatując sobie przez Słońca, przez galaktyki, z ogromną prędkością, zbierając informacje. On opisał tą energię jako energię wszechinformacyjną. Tam, gdzie ta energia jest, tam z tego miejsca i z okolic potrafi, może się nauczyć różnych rzeczy, potrafi zdobyć wiedzę i wraz z jej przemieszczaniem się z tej energii przez kosmos tą wiedzę może zanieść w inne miejsce. Ta energia jest przez nowoczesną fizykę nazywana jako prapierwotne promieniowanie kosmiczne lub inaczej promieniowanie eteru. Ta energia podąża za polem magnetycznym, jedynie podąża za polem magnetycznym i Reich zrobił bardzo ciekawe doświadczenie, zrobił pułapkę na tą energię, ponieważ jak twierdził Faraday, na zewnątrz metalowej puszki odkłada się każde pole odłoży się na zewnątrz metalowej puszki, czyli reasumując, w środku metalowej puszki nie ma żadnego pola. Można to sprawdzić, owijając na przykład komórkę metalową folią na przykład po czekoladkach i nie dodzwonicie się Państwo na taką komórkę. Na nowe dowody osobiste, które zawierają urządzenia nadawczo-odbiorcze, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia GPS, dlatego Polska wymienia dowody, na nowe, żeby móc śledzić, gdzie te dowody są, w razie oczywiście zgubienia, żeby pomóc człowiekowi zlokalizować ten dowód. Żeby w ogóle człowiek mógł wiedzieć, gdzie jest. Tak, żeby człowiek mógł wiedzieć, gdzie jest. Również w 50 złotówkach nowych takie urządzenia są montowane. Montowane są też, począwszy od 20 euro, żeby można było śledzić przepływ pieniędzy, prawda, i dobrze planować gospodarkę, żeby ludziom się żyło lepiej, prawda? Tak, ale wystarczy takie coś włożyć do mikrofalówki, włączyć i wtedy jest takie boom. Paszporty na przykład tak, można tak, tak potraktować. Podobnie, prawdopodobnie tego typu urządzenia służą ewidentnie do pomocy, że tak powiem, ludziom oraz prawdopodobnie do zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ wiadomo, że poziom świadomości ludzkiej jest na tyle niski, że prawdopodobnie czasami można użyć nanotechnologii
by na przykład leczyć raka, prawda, lub zmienić DNA na tyle, żeby wyeliminować choroby, lub zarządzić pewnymi rasami, że tak powiem, zwierząt, w szczególności ludzkich, chyba również, bo człowiek jest również ma DNA. Taki gatunek się nazywa goje, taki gatunek ludzki. No. Tak, zarządzać zasobami ludzkimi. No, dość prostą metodą jest rozdrobnić metal do poziomu właśnie cząsteczek i wlać, że tak powiem, do organizmu takiego stworzenia i stare technologie, nanotechnologie, stare nanity, czyli mikroroboty, będą miały zwarcia, stąd właśnie koloidy czy złota czy srebra powodują zwarcia w starych technologicznie nanitach. No, nowoczesne nanity to są już mikroroboty biologiczne, no, czyli zmutowane, poprzerabiane mikroorganizmy, bakterie, grzyby, wirusy, w szczególności właśnie nowe eksperymenty, powiedzmy ptasie grypy i tak dalej, które wymknęły się prawdopodobnie kiedyś z laboratorium wojskowego, jak to ostatnio podawało wojsko amerykańskie, czy nawet testowano je w ten czy w inny sposób, prawda? A więc jednym z ciekawych i bardzo interesujących ludzi jest Reich. Kiedyś eksperymentując nad amebami, Reich poprosił o szczepkę ameb, no, laboratorium biologiczne, i jeden z uczonych ówczesnych, to było ponad 100, niecałe 100 lat temu, napisał bardzo śmieszny list do pana Reicha: panie doktorze, pan żeś jest doktorem lub nawet profesorem, a pan nie wie, że ameby się produkuje. No, Reich był w szoku, ponieważ tak jak w szkołach, tak samo jak nas, uczono go, że przecież ameba się rozmnaża jedynie przez rozmnażanie, ten podział DNA, przekazywanie tam informacji i tak dalej. Natomiast ktoś, uczony zresztą z laboratorium, no, powiedział: panie Reich, można wyprodukować amebę za pomocą młotka i ziemi. Reich był bardzo zainteresowany, jak, i zrobił eksperyment, przygotował tą ziemię, jak w Biblii stworzono z pyłu ziemi, przeżarzył tą ziemię, żeby mieć pewność, że tam nie ma żadnych zarodników, że na pewno tej ameby tam nie ma, że ona się wszystko życie nie rozmnoży, tak, całe życie zostało tam zabite, przepalone, zalał to wodą, zakręcił szczelnie, żeby tam oczywiście nie było kontaktu ze światem zewnętrznym, i postawił na słońce. Okazało się, że wraz z promieniami słonecznymi dociera do tej próbki nie tylko ciepło, nie tylko światło, które pobudza życie, ale również informacje z kosmosu, informacje ze Słońca, i doszedł do wniosku, że Słońce nie jest tylko, nie emituje tylko ach, powiem, co się stało z tą próbką i to wtedy będzie jasne. Okazało się, że w tej próbce powstają takie bąbelki fioletowe. On odpowiednio sobie dobrał rozdzielczość mikroskopu, powiększenie, i zobaczył, jak powstaje życie, że pojawiły się niebieskie bąbelki, one zaczęły się łączyć, obudowały się te bąbelki błoną komórkową, wyrósł im ogonek i z niczego zaczęło budować się DNA i RNA, czyli podstawa życia. Okazuje się, że wraz z informacją płynącą ze Słońca, z kosmosu, dotarła do tej próbki informacja o jak budować życie, jak budować z niczego, jak stworzyć z niczego DNA. Reich był w szoku, ponieważ de facto stał się stwórcą, stworzył z niczego, stworzył życie. Okazało się, że całkiem niedawno, jakieś bodajże 5-3 lata temu, ktoś oficjalnie pozwolono, że tak powiem, przedstawić to doświadczenie
światu i ktoś tam, oczywiście powtarzając to doświadczenie, dostał już oficjalnie Nagrodę Nobla, także świat przyznał się już oficjalnie, że takie zjawisko istnieje, aczkolwiek ta wiedza oczywiście nie dotarła jeszcze niżej, nie dotarła do szkół, nie dotarła do lekarzy, nie dotarła do środowisk medycznych. Reich zmienił środowisko tej ameby na kwaśne. Część tych ameb wszczepił do mózgu i one przekształciły się w tkankę mózgową. Część ameb wszczepił do tkanki mózgowo-rdzeniowej i one nabrały cech tkanki mózgowo-rdzeniowej. No tutaj oficjalna medycyna mówi, że tkanka mózgowo-rdzeniowa, jak się narodzi, tak nigdy się nie może, że tkanki mózgowo-rdzeniowe nigdy nie mogą się reprodukować, w związku z tym odtwarzać. Natomiast dlaczego by nie miały się odtwarzać, skoro posiada ten sam kod genetyczny, co przy urodzeniu? To jest ten sam kod genetyczny, co przy urodzeniu, jedynie trzeba go uruchomić. Coraz częściej, coraz głośniej i coraz więcej opracowań jest mówiących o tym, że każda żywa komórka przekształcia się w każdą inną żywą komórkę zależnie od środowiska. Czyli jeżeli pobierzemy tkankę mózgowo-rdzeniową i szczepimy go do serca, zmieni się ono w tkankę sercową. Jeżeli weźmiemy tkankę mózgową, tkankę mięśniową i szczepimy go do mózgu, uzyskujemy tkankę mózgową. Więc praktycznie uzyskujemy z naszych własnych tkanek materiał do przeszczepu w nieograniczonej ilości. Też takie ciekawe doświadczenie zrobiono. Wzięto jajeczka żaby, czyli ten ikrę żaby czy coś takiego, tak. I jajeczka salamandry, które też są przeźroczyste, i naświetlano laserem przez te jajeczka salamandry, naświetlano te jajeczka żaby. I z tych jajeczek żaby urodziły się salamandry. Tak, ponieważ promień światła przeniósł, pobrał informację z DNA, z jednego DNA i przeniósł go do drugiego DNA, tak jak Greg Braden podaje, że jeżeli rozsypiemy pył materii w pewnej przestrzeni, no to jak można by się domniemać, ona będzie poruszać się losowo. Natomiast jeżeli włożymy tam łańcuch DNA żywej istoty, to ta materia przyciągnie, ukształtuje się dokładnie według tego łańcucha. Nawet jeśli ten łańcuch wyrzucimy, ta materia zapamięta sobie te informacje o tym łańcuchu i będzie żyć i pamiętać i tworzyć i działać tak, jakby ten łańcuch tam był. W tym miejscu. W tym miejscu, czyli tak. Tu chodzi o miejsce, czyli było tak. DNA w tym miejscu, następnie zabieramy tak. I materia się zachowuje tak, jakby to tam, tak. Jeszcze tam było. Natomiast miejsce również nie stanowi tutaj granicy, ponieważ pobrano tkankę mięśniową, mózgową człowieka i przewieziono go na drugi koniec planety i poddano człowieka działaniu stresu, powiedzmy. Wywołano sztucznie stres. Okazało się, że jego tkanka będąca na drugim krańcu, w cudzysłowie, świata, również wpada w stres. Wpada ona dokładnie w takie same uczucia, w jakie uczucia mają tkanki sąsiednie. Czyli tkanki naszego ciała wymieniają się informacjami uczuciowymi, że ich język jest językiem uczuciowym. Oznacza to, że możemy programować, proszę Państwa, nasze tkanki selektywnym doborem uczuć i stąd wynika właśnie źródło większości chorób polega na tym, że wpadamy emitujemy niekontrolowane uczucia. Reasumując, gdybyśmy zaczęli kontrolować uczucia, moglibyśmy się uzdrawiać, moglibyśmy rozmawiać z naszymi komórkami, moglibyśmy je leczyć, moglibyśmy im nakazać zdrowie i one oczywiście nas by usłuchały, tak jak słuchają nas od chwili urodzin, działają w dobrej wierze i w ten sposób można leczyć w zasadzie wszystkie korzenie chorób, o której to metodzie chorób mówi medycyna germańska. Tutaj proszę o
na YouTubie sobie oglądnąć filmik, dlaczego PIP nie chorują na raka. Na pewno wyskoczy pewna grupa ludzi, która ma tą wiedzę i nie są to Germani, choć medycyna jest germańska, którzy stosują tą metodę do tego, żeby uzyskać wieczne zdrowie. I teraz wracając jeszcze do Reicha, bo tutaj są kolejne pytania. Reich, tworząc tą puszkę magnetyczną, czyli pułapkę na energię życiową, spowodował to, że ta energia życiowa, energia to jest przede wszystkim energia życia. Jest energią informacyjną. Tak jak fala, powiedzmy, telewizyjna czy radiowa niesie pewną informację, tak samo ta energia ma pewną informację. A ta informacja zapamiętana przez tą energię jest nieskończenie mądra. Ta energia jest również energią w postaci energii. Można ją wykorzystać jako prąd elektryczny, jako paliwo, jako wiele do ogrzewania domów i tak dalej, i tak dalej. W pewnej frakcji, pewnej fazie stanowi ona pranę, czyli energię, którą żywią się rośliny oraz ludzie. Rośliny potrafią łączyć za pomocą właśnie tej energii płynącej czy z kosmosu, czy ze świata materię, za pomocą planów kosmicznych, które płyną ze Słońca czy z poziomów kosmicznych i tworząc życie. Również człowiek może jako istota dużo bardziej skomplikowana i wyższa niż rośliny, potrafi używać tą energię do odnowy regeneracji swojego ciała oraz do używania jej do życia, poruszania się, budowania z niej swojego ciała oraz do zwykłych czynności życiowych. Tacy ludzie nazywają się ludźmi konsumującymi pranę, używającymi pranę, w cudzysłowie można powiedzieć, jedzącymi pranę, tak zwane. Po rosyjsku pranojedy. Pranojedy lub odżywiającymi się pranicznie, czyli nie jedzącymi automatycznie ciężkiego pokarmu, bo skoro potrafię sobie używać wysokooktanową energię, wysokooktanowe paliwo, to nie potrzebuje automatycznie używać niskooktanowego paliwa. To tak jak gdyby mieć Ferrari, do którego do tej pory, powiem może wulgarnie, wlewano gówno w postaci jedzenia, a teraz nagle mu wlano wysokooktanowe paliwo, bezodpadowe wysokooktanowe paliwo, taka osoba będzie działać dużo, dużo sprawniej, a zaoszczędzona energia pójdzie nie tyle na odżywianie ciała, na odżywianie czy uruchamianie niższych systemów energetycznych, narządów, ciał, czakr czy systemów, ale będzie przenoszona wyżej, jak to mówią różne systemy jogiczne, aż do głowy, aż do mózgu, gdzie znajdują się systemy nadawczo-odbiorcze, systemy nadawczo-odbiorcze, czyli systemy telepatyczne do porozumiewania się telepatycznego, systemy do channelingu, systemy do prekognicji, czyli przeczuwania wydarzeń przyszłych. Mamy bezpośredni wpływ na falę życia, na linię życia, możemy na nie wpływać, możemy zmieniać zdarzenia, możemy przesuwać przedmioty. Osoba, która żywi się praną, potrafi odmładzać swoje komórki na bieżąco, potrafi je regenerować, stare ciało zaczyna się odmładzać, ponieważ wszystkie komórki są wymieniane, powiedzmy, do 2, 3 czy 7 lat, o ile ciało ma możliwość, o ile ma wystarczającą ilość energii, o ile zdąży to zrobić przed tak zwaną śmiercią. Ale w momencie, kiedy ilość tej energii jest nieograniczona, śmierć praktycznie nie następuje. Taki człowiek staje się wieczny. I są w historii, jest mnóstwo dowodów na ludzi, którzy jeszcze 1000 lat temu na naszych ziemiach żyli po 1000, po 2, po 3, po 5000 lat. Taka istota mogła w tym czasie zgromadzić wyższą wiedzę,
uruchomić wyższe centra umysłu, uruchomić system czakli, da pingala nadi, kanały energetyczne i da pingala nadi, system czak, system meridian i uruchomić potencjał mózgu, nauczyć się teleportacji, nauczyć się materializacji. No niby dlaczego Bóg stworzył coś nadmiarowego, prawda? Co mówi się, że my używamy 3% mózgu. Bóg nie jest głupi, to znaczy Bóg w cudzysłowie, prawda? Nie jest głupi i nie stworzył nic nadmiarowego. To my przez zły system zasilania spowodowaliśmy to, że nasze ciało pełza zamiast latać. Leonard Orr w latach 70. jeszcze, to jest twórca Rebirthingu, jako zadanie takie swoje podjął, żeby spotkać się z nieśmiertelnymi. No i w jednej z takich starszych książek tam napisał, że już spotkał 7 nieśmiertelnych. Tak. Osobiście spotkał się. Tak, tak. Natomiast jest takie nagranie sprzed chyba 3 lat z Moskwy, z konferencji bredariańskiej, gdzie pewien były bułgarski pułkownik, który przeszedł przez taki kurs bredariański Olgi Podorowskiej z Moskwy, opowiada, że jeszcze będąc pułkownikiem w jakiejś tam misji zagranicznej gdzieś daleko na wschodzie, widział takiego nieśmiertelnego, który wyglądał na 20-25 lat, młodziutki. Nie można się było z nim dogadać, bo mówił w jakimś innym języku. Natomiast żołnierze rosyjscy, którzy tam byli, no jaja sobie robili, bo z kałacha strzelali do niego. No i te wszystkie kule gdzieś go tam omijały, w ogóle się tylko śmiał. No i któryś nawet wziął RGP Panzer i tak z takiej granatnika walnął, było bum i no i on dalej się śmiał. Tak, tak. Tak samo było Rasputin, prawda? Ścinano mu głowę, wieszano go, rozszarpywano. Podobnie jak Jezusa zrzucono ze skały pod Jerozolimą z 300 stóp i na następny dzień żyje. Rasputina truto, Jezusa próbowano zanożować po cichu w synagodze. Wtedy podniósł swoje święte ciało do częstotliwości, w których stał się dla nich hologramem, pyłem, mgłą. Ich ręce przechodziły przez jego święte ciało, żeby pokazać im, że do końca nie jest tylko i wyłącznie hologramy, zmaterializował sobie bicz i lał ich po plecach. No, Rasputina topiono, rozrywano na części. Jezus w momencie, kiedy wszedł do Poncjusza Piłata, to była taka ogromna sala z rzędami chorągwi pokazującego moc Imperium Rzymskiego. Same drzwi się przed nim otworzyły, a drewniane sztyle, że tak powiem, chorągwi padły przed nim i on po nich przeszedł, prawda? Wtedy też Poncjusz Piłat bardzo zainteresował się Jezusem jako tako i zaczął z nim podróżować. To jest, polecam też Ewangelię Kuba do przeczytania. To są ludzie, którzy poprzez rozwój właśnie swojej świadomości uzyskali wyższe początki wyższych właśnie etapów ewolucji człowieka, uruchomili możliwości człowieka, natomiast tych ludzi jest dużo więcej. Właśnie na naszych ziemiach niecałe 1000 lat temu, czyli za czasów w zasadzie niedawnych, można by tak powiedzieć, bardzo niedawnych, przecież to są czasy w zasadzie schyłku epoki Rzymu, prawda? Rzym jest opisywany, wielkie są encyklopedie, natomiast pytanie, czemu Rzym tutaj nie mógł dojść? No nie mógł, ponieważ tutaj była wielka cywilizacja, dużo wyższa niż starożytny, dużo wyższa świadomość, mająca dużo wyższą świadomość niż starożytne Indie. To właśnie na naszych ziemiach Salomon, król Wielkiej Lechii, latał na pojazdach latających między Indiami, Etiopią, a właśnie Łysą Górą, czyli starożytną Lechią. Tych osób było bardzo dużo, jak na przykład Życie Jednaka Mistrzów Dalekiego Wschodu opisuje właśnie przygody grupy ponad 100 naukowców na początku zeszłego wieku, które spotkało i nadal spotyka. Przecież to są istoty, które na pewno nie zmarły, bo skoro żyją po 10, po 60 tysięcy lat, to nadal żyją. Saint-Germain opisywał, że przecież jest istotą, która ma ponad 200 milionów lat, prawda?
to na Ziemi ponad 18 milionów ludzi emancypowało, czyli wzniosło się to Babaji, Kutumi, El Moria, Emil, Jazz, Nipro, Jezus. Buddów przecież było 32 tysiące, czyli Zaratustra, Eleonora z Wenus. Większość jest nieznanych, bo to wiadomo, niektórzy tylko są gdzieś tam zapisywani, tak. I później się ich czci w religiach. Nie? Tak, 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 ale chodzi o to, że to są istoty, które fizycznie chodzą po ziemi, z którymi my możemy się skontaktować i od którymi musimy brać nauki, żeby iść ich drogą. Zresztą sam Jezus powtarzał, że on jedynie naśladuje, on nie jest pierwszym, on idzie tych za tymi, którzy szli, za braćmi i siostrami, którzy szli przed nim, a po nim pójdzie ogromna rzesza, pójdą masy, które będą robić to, co on i jeszcze więcej. I on nam to nakazał, że każdy ma obowiązek czegoś takiego, po prostu obowiązek rozwoju, i dusza będzie płakać i kołatać i wzywać ciało do rozwoju do czasu, kiedy ciało zacznie nasłuchiwać duszę i ruszy w podróż duchową razem z duszą. Jeżeli tego ciało nie zrobi, to niestety dusza umrze razem z ciałem, ponieważ ciało ją omami, zagłuszy i ta część duszy niestety będzie rozproszona. Natomiast dusza podejmuje to ryzyko po to, żeby wyciągnąć sobie to święte ciało, tą Merkabę, i ruszyć z nim razem w podróż duchową, ponieważ dusza wie, że jest częścią Stwórcy i podąża do i płacze i kołacze, żeby podążyć, ruszyć w podróż duchową. Ona wie, ale nie ma możliwości. Natomiast te możliwości ma nasze święte ciało jako Merkaba, międzywymiarowa, potencjalnie oczywiście. Natomiast nie ma wiedzy, nie ma oprogramowania. Dlatego dusza naucza ludzkie ciało, naucza to ludzkie zwierzę homo sapiensa. Trzeba by je potraktować jako dwie osobne istoty, homo sapiens, zwierzę ludzkie oraz ciało, po to, żeby nauczyć ciało i razem z nim ruszyć w podróż duchową. Rzym dopiero musiał zastosować konia trojańskiego w postaci kościoła, żeby zniszczyć Słowian. Tak, 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 tak. Aczkolwiek przed naszymi czasami były czasy w dziejach Ziemi, kiedy cywilizacje były na bardzo świadomym poziomie. To były bardzo duchowe cywilizacje, dajmy na to ekonomia. Wielu ludzi potrafiło materializować w tym czasie. Traktowano drugich jak braci i siostry. Ekonomia była taka, że jeżeli ktoś na przykład wykazał poczucie braku i ukradł worek zboża, to społeczeństwo podarowywało mu dwa worki zboża, żeby wygasić w nim poczucie braku, a jednocześnie zdopingować go do tego, żeby nauczyć się od sąsiada lub brata lub od siostry właśnie materializowania i zaspokajania tych potrzeb samemu. Takie grupy istniały, istnieją i będą istnieć na pewno na Ziemi. Jedną z takich grup były Enochici, do których to byli uczniowie, którzy tak jak nowocześni hipisi lub ludzie poszukiwacze, wielcy poszukiwacze duchowi, wycofywali się od społeczeństwa, szli na pustynię. Do nich również dołączył Jezus, żeby pobierać nauki, wznosić się, szukać własnych odpowiedzi. Odpowiedzi poszukiwał również u nauczycieli faraonów, studiował w miastach egipskich, wchodził w medytację pod Wielką Piramidą, gdzie jest starożytne urządzenie do teleportacji, do których trzeba wejść w ciszę umysłu. Tunel, mówię o tym tunelu, który jest pod piramidą, który się zawęża, na końcu tym jest emiter, dematerializator wystrzela, dematerializuje się ciało jest przenoszone wraz ze świadomością, a w zasadzie chyba tylko świadomość jest przenoszona do komory królewskiej. Tam wstępnie wywołane, tak jak filmy były wywoływane, a potem były utrwalane. Więc film wywołany, taka wywołana istota musiała przejść do komory wyżej,
komory królowej i tam następowało wywołanie, czyli zapieczenie, czyli utrwalenie tej świadomości, która potrafiła przejść ten proces. Taka istota po prostu doświadczyła zdematerializowania własnego ciała, zmaterializowania go w innym miejscu, przejścia, czyli przeszła poprzez, wyszła z naszego wymiaru, przeszła w innej czasoprzestrzeni, w innym wymiarze do innego miejsca i tam została zmaterializowana. Oczywiście to są urządzenia techniczne stosowane przez cywilizacje kosmiczne do pokazania nam istotofizycznym, jak to wszystko działa, że istnieje ten wymiar, istnieją wymiary kolejne. To są, powiedzmy, urządzenia do materializacji, na przykład pokazane w Star Trekach, czyli urządzenia, gdzie wgrywa się konkretny program, na przykład budowy, nie wiem, tego dyktafonu, i urządzenie, komputer, cząsteczka po cząsteczce składa cząsteczki, że tak powiem, dyktafonu, aż wypada konkretny dyktafon. Na Marsie, w bazach marsjańskich używa się takich urządzeń, to się nazywa replikator, a tak. W slangu lokalnym mówią na to printer po prostu. Tak, replikator, printer, tak. Wygląda to jak mikrofalówka, jest kilka ikonek, na przykład chcę hamburgera, wciskam i tak za półtorej, dwie minuty pojawia się hamburger, z energii, tak. Jest zmaterializowany. Tak, tak. No, wymagana jest do tego oczywiście duża ilość energii, równa mc kwadrat, czyli uruchomione zostały te niestworzone ilości energii w dowolnym użytku. I tutaj ktoś z fizyków ostatnio powiedział, że w zasadzie energia atomowa już odchodzi do lamusa, ponieważ jest no mało wydajna i niebezpieczna, choć oczywiście gigantyczna. Reich, kiedy przedstawił swoją energię Einsteinowi, ponieważ Einstein już wtedy był bardzo popularny, to były lata 50., 60., wiadomo, Einstein odkrył, czy nie odkrył, tylko no, udostępnił ludziom, spopularyzował tak, jako że był jedynie słusznym, dlatego jego promowano. Z jedynie słusznego narodu się wywodził. Jedynie słusznego narodu się wywodził, tak jak większość muzyków, w zasadzie muzyków, polityków, prawda, 95% polityków, 95% muzyków, 95% naukowców, 95% profesorów, 95% zarządzających, 95% wszystkich, że tak powiem, tych wyższych szczeblach władzy, to są właśnie, to są jedynie słuszni i dobrze, powiem tak, i dobrze. Bo pozostali są odstrzeleni, no bo wiadomo, trzeba ich przydusić. No ale kontynuuj. Moim zdaniem jest to dobre, o ile pozwoli się, że tak powiem, całej reszcie wspólnie koegzystować, prawda? Bo wszyscy mają prawo do życia. Jeszcze może skończę na chwilę tego Reicha. Reich przedstawił Einsteinowi właśnie energię praniczną, energię eteru. Einstein po przeanalizowaniu stwierdził, że moc tej energii jest tak gigantyczna, że jego energia atomowa jest w zasadzie, jest to już w tym momencie energia atomowa zaczęła się kończyć. To był koniec energii atomowej, więc Reich był człowiekiem, który w zasadzie udostępnił nam energię życiową, potężną energię życiową, którą można używać. I teraz, jeżeli stworzymy taką puszkę Faradaya, w którą możemy tą energię złapać, to są starożytne projekty, ja nie mówię nic nowego. Większość starożytnych cywilizacji właśnie tworzyła urządzenia w ten sposób. Jeżeli stworzymy puszkę metalową oraz obudujemy tą drugą puszką, trzecią puszką, czwartą, piątą, szóstą puszką, ilość tych puszek zwielokrotnia oczywiście ten efekt, to prana, energia, która sobie będzie wpadać do tej, przechodzić jak do tych puszek, jak materioszki one są skonstruowane i wpadnie do środkowej puszki, do tej pory płynąc w innym wymiarze, dostanie barierę i zakrzywi się, że tak powiem, wpadnie do naszego wymiaru, czyli wpadnie do naszej puszki i tam, przechodząc różne frakcje, najpierw promieniowanie Higgsa, teta, delta, promieniowanie atomowe,
Tutaj możemy promieniowanie atomowe, promieniowanie świetlne, różne promieniowanie elektryczne, możemy przewiercić tą puszkę, włożyć drut elektryczny i w środku gromadzące się ładunki elektryczne możemy wyciągnąć poprzez ten drut na zewnątrz. I teraz tak, w środku powstanie ogniwo, w środku zgromadzą się ładunki elektryczne, czyli powstanie ogniwo jednoimienne. To jest bardzo ciekawe zjawisko dla fizyków, dla elektryków, dla elektroników. Ogniwo jednoimienne, to tak jakbyśmy mieli baterię z samym plusem, a bez minusa. To tak jak mamy lampę plazmową. Tak. Też, tam jest jeden drucik i mamy te wszystkie świecenia. Tak, dokładnie. Tak. Gdybyśmy wzięli taką, takie ogniwo, w którym jest dużo, powiedzmy, dużo elektronów, postawili go na pewnej wysokości, powiedzmy na kiju od szczotki oraz przeprowadzili drut, który wbijemy do ziemi, ponieważ ziemię można przyjąć jako dużą masę, jako element zerujący, jako zero, to tu mając pewne napięcie, dajmy na to 220 V, a traktując ziemię jako odbiornik prądu, czyli zero, i w środek włożąc żarówkę lub jakiś inny odbiornik, będziemy mieli wiecznie świecącą żarówkę. Wiecznie świecącą żarówkę. Na tej zasadzie właśnie działa jeden z projektów Tesli na darmową energię. Co możemy zrobić? Możemy włożyć do środka tego urządzenia na przykład zarodek diamentu. I teraz tak, energia, która będzie się zagęszczać i przechodzić kolejne frakcje, na przykład dojdzie do poziomu, w którym zacznie się z niej wytrącać, zacznie być tak gęsta, zaczniemy tak ściskać tą energię, że wyskoczy z niej kropla masy. Porównując, gdybyśmy wzięli parę wodną i ścisnęli ją tak bardzo, że wypadnie kropla wody, podobnie będzie tu zjawisku, że powstająca masa zacznie nadbudowywać ten zarodek diamentowy i po jakimś czasie powstanie drugi diament. Duży diament. W tej chwili w ten sposób między innymi tworzy się sztuczne diamenty właśnie z poziomu eteru. Możemy oczywiście zrobić też tak, że na baloniku balonik napełnimy helem, on sobie będzie tam frunął do góry, aż dojdzie do poziomu chmur i podczepimy pod niego drucik metalowy. I teraz tak, skoro z nieba biją pioruny mające powiedzmy 2 miliony voltów, a moc zdolną zaspokoić potrzeby Warszawy przez tydzień, po tym druciku nam powiedzmy spłynie sobie ta energia, możemy ją włożyć, ten drucik, do środka takiej puszki i on z powrotem, cała ta energia elektryczna wpadnie do środka później i powiedzmy zagęści się do poziomu jakiejś tam piasku czy powiedzmy rozszczepialnego materiału, który potem będziemy mogli wyciągnąć tą energię w drugą stronę i podłączyć do kontaktów w naszych domach. Będziemy mogli sobie na przykład podłączyć taką energię do takie ogniwo, będziemy mogli sobie przyłożyć do zderzaka samochodowego i nie zapominajmy, że ta energia może przeskoczyć z energii elektrycznej na przykład na inteligentną, w cudzysłowie, ektoplazmę, która obleje, powiedzmy, plazmą czy ektoplazmą, nie jest to plazma, bo plazma to jest ogień, powiedzmy swego rodzaju energią ten samochód, przejdzie pomiędzy atomami silnika i będzie ściągać tłoki tego samochodu i poruszać tłokiem tak radośnie, że tak powiem to czyniąc, że będziemy musieli wyhamowywać ten samochód cały czas hamulcem, żeby go zatrzymać. W ten sposób działają tak zwane silniki Joego. Mój znajomy z Czech zainstalował sobie w samochodzie taki drobny wiatraczek z cewkami Kesze, z tymi plazmowymi cewkami,
i jeździ tak już około roku i mówi, zawsze ma około litra, półtora litra na setkę mniej, gdzie tylko podłączył do sieci elektrycznej samochodu. Nic tak. Tam w ogóle nie ma wpływu na te paliwowe tak. Sprawy, nic, a mniej pali paliwa. Tak. W tej chwili jesteśmy na Śląsku już za czasów Hitlera, kiedy Niemcy prowadzili wojnę, niemieccy naukowcy opracowali gaźnik, który palił 2 litry benzyny na 100 km w czasie, kiedy amerykańskie samochody, Fordy paliły 30 litrów, więc da się. Natomiast ta technologia została wycofana, ponieważ po skończeniu II wojny światowej nie było już braku paliw, natomiast było całe morze benzyny do sprzedania. Dlatego tą technologię wycofano i, że tak powiem, włożono do lamusa. Możemy przejść do następnego punktu? Tak. Cechy stwórcy. Cechy stwórcy, no.